Święta wielkanocne już za kilka dni, nic więc dziwnego, że już po raz kolejny na rynku w Mstowie pojawiły się stoiska, na nich potrawy i ozdoby świąteczne. Wszystko to podczas kolejnej edycji Jarmarku Wielkanocnego, jaki po raz kolejny zorganizował samorząd gminy Mstów. Tak naprawdę to jest święto naszych kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Mstów. Mamy ich już aż 14, także to jest święto naszych pań. One tutaj przygotowują wszystkie atrakcje. Gdyby nie koła gospodyń wiejskich, trudno by było stworzyć tak wspaniałą świąteczną atmosferę. Nie mówiąc już o wypiekach i daniach, czy też ozdobach, których przygotowaniem zajęły się członkinie kół. Logistycznie już od około miesiąca przygotowywałyśmy się do tego typu wydarzenia. Jakieś tam wstępne zakupy poczyniłyśmy, zrobiłyśmy burzę mózgów. Zastanawiałyśmy się nad tym, co ma się znaleźć na takim stoisku. No i przygotowanie, tak około 2 tygodnie. Spotkałyśmy się kilkakrotnie i przygotowałyśmy wszystko. Paniom wypada pogratulować i podziękować za ich trudną, ale przynoszącą, jak widać, doskonałe efekty pracę. Wszak zachowanie tradycji jest niezwykle ważne, ale nie byłoby to możliwe bez przekazanych przez samorząd środków finansowych. Ręka nie drży, nawet obydwoma rękami jestem skłonny to podpisać, ponieważ jest to spotkanie, nazwijmy to, ludzi starszych, dzieciaków, jak i średniego pokolenia, takiego jak nasze. I jest to bardzo fajne, ponieważ to jednoczy społeczeństwo oraz pokazuje nam kulturę, nasze działania naszych przodków, to znaczy wracamy do tradycji. Panie z koła gospodyń wiejskich w Srocku swoje stoisko przygotowały pieczołowicie, ale pamiętało nie tylko, by dobrze się prezentowało, ale także postarało się wykorzystać spotkanie podczas jarmarku, by wesprzeć szczytny cel. Włączyły się bowiem aktywnie w zbiórkę na rzecz chorej na nowotwór Lenki. Lenka ma rak nowotwór złośliwy, osteosarkoma, i w dniu dzisiejszym jest to szczególnie wyjątkowy kiermasz dla nas. Przede wszystkim, że jest w ogóle pierwszy dla naszego KGW, ale również szczególna taka okazja, że zbieramy właśnie dla rodziców na leczenie lęku. Kolejna edycja Jarmarku Wielkanocnego już za rok, ale przed mieszkańcami i turystami kolejne wydarzenia, które przygotowuje dla nich samorząd gminy Mstów. Jak zawsze będzie się sporo działo, już zapraszamy w czerwcu na Mstowską Noc Świętojańską, w sierpniu na Święto Jabłka, także będzie wiele atrakcji. Jeszcze ich nie mogę zdradzić, ale na pewno warto przyjechać do Mstowa.